wspomniała Pani o muzyce, dlatego muszę się zapytać o Pani najnowszą płytę, którą wydała Pani 28 sierpnia. Z jakim odbiorem się Pani teraz spotyka przez ten niecały miesiąc? No, odbiór płyty Czułe Struny jest wielką dla mnie satysfakcją i radością, bo mam wrażenie, że ta płyta rzeczywiście gdzieś tam poruszyła ludzi i dostaję mnóstwo takiego szczerego odzewu, gdzie ona jakby do tych wrażliwców się dostała i ludzie to przeżywają, wzruszają się, mówią, że jest im było to potrzebne, więc no, dla mnie nie ma większego szczęścia niż mieć taki odbiór. I też oczywiście to się przekłada na to, że płyta jest bardzo chętnie kupowana, jest jednym z bestsellerów Empikowych. I to są rzeczy, które też mnie bardzo cieszą. Każdy artysta powie, że najważniejsza jest ta artystyczna strona i ta satysfakcja z tej strony artystycznej. No ją mi się udało zdecydowanie osiągnąć, bo jest to projekt mojego życia, największy, na jaki się porwałam. Ale jeżeli okazuje się, że a nigdy tego nie można przewidzieć do końca, że spotka się to z taką przychylnością słuchaczy, to jest to wielkie spełnienie. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!